Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, nazywam się Jakub Rutka i witam w kolejnym programie Talk Show wyprodukowanym przez portal nowaostrobanka.pl. W każdą sobotę możecie oglądać kolejne odcinki naszego jakże fascynującego programu. Dzisiaj jeden gość, jeden. I tak już zostanie, tak myślę, w naszym programie, że będę zapraszał po jednym gościu, aby przeprowadzić w miarę ciekawą dyskusję. Dzisiaj chłopak. Na pierwszy ogień pójdzie chłopak. Zasłynął z tego, że jest wokalistą. Zasłynął i również został znienawidzony przez większą część naszego miasta. Czy umie śpiewać? Spróbujemy się tę wiadomość od niego wyłuskać. Kto to taki zasłynął w zespole Wild Spirit, czyli Michał Kamionowski. Dzień dobry, cześć panie Michale, dawnośmy się nie widzieli. Cześć, trochę. Trochę czasu. Od ostatniego momentu, kiedy razem pukaliśmy. Tak. Pukaliśmy w zespole. Tak. Pukaliśmy. Ja pukałem, a ty wokalnie. Ja tam wokalnie. Już trochę minęło. Co od tamtej pory się zmieniło? Bo widziałem, że no, troszeczkę twój życiorys się wzbogacił o nowe doświadczenia. O nowe doświadczenia muzyczne się wzbogacił. Założyłem nowy zespół razem z moim kolegą, tak więc... Ale wiesz co, powiem ci, zmieniłem trochę styl też w tym zespole. Styl zmienił. Troszeczkę inaczej. A, no widzisz, to dlatego zanim przejdziemy już do tego nowego, to tak podzielimy na te stare czasy, później takie coś twoje średniowiecze i czasy obecne. Jak wspominasz ten okres z Wild Spirit, kiedy zaczynałeś? Bo to był 2006 rok, tak? Kiedy zespół powstał. Chyba tak, nie wiem. Możesz mieć więcej informacji niż ja na ten tak temat. Tak znalazłem. Nawet. Chociaż sam przed chwilą powiedziałeś, że swoją ogólnie karierę wokalną to zacząłeś od momentu, kiedy ci mama kupiła zestaw karaoke. Tak, tego się dowiedziałem gdzieś tam w internecie kiedyś. Kurczę, masakra. Nie, ale wiesz, powiem ci, z czasy z Wild Spirit wspominam bardzo fajnie. To był mój pierwszy band. Tak naprawdę zaczynałem to w gimnazjum. Tak. No to w sumie 16 lat miałem. Zaczynałem to w gimnazjum i tak naprawdę, ojejciu, były pierwsze początki, takie pierwsze. W ogóle nie wiem, czy cokolwiek potrafiłem na wokalu. Z chłopakami się zgadaliśmy w gimnazjum, że słuchamy tej samej muzy i oni mieli jakiś zespół i zapytałem, czy tam mogę wpaść do nich na próbę. Tak to się zaczęło. Fajna historia. Wiesz, tak naprawdę przecierałem swoje jakieś szlaki, tak, w muzyce wtedy. I wtedy się tak naprawdę wtedy łyknąłem tego bakcyla muzycznego. I to miało być na zasadzie takiej zabawy tylko w zespół, czy już zaczynaliście od takiego myślenia na poważnie, że kariera... na początku u mnie to było na zasadzie zabawy, bo trenowałem lekko atletykę i byłem skoncentrowany na lekkiej, na skoku w dal, ale ja jestem takim charakterem, że zawsze się strasznie zajaram czymś. Jak już się zajaram, to po prostu w jedną stronę idzie wszystko. Nie ma końca, żeby ochłonąć. Tak. Nie ma opcji, żeby wiesz, żeby cokolwiek się zmieniło. Jeden kierunek. Ale jak już ta kariera zespołu Wild Spirit się tak rozpędziło na dobre, ludzie z twojego otoczenia, znajomi, rodzina czy ludzie ze szkoły, jak cię odbierali? Zazdrościli ci na przykład twoi koledzy ze szkoły, z klasy, że o, on to już na scenie gwiazdorzy. Wiesz co, były takie opcje, dlatego że ja na przykład jak wchodzę sobie na scenę, to czuję się jak ryba w wodzie, nie ograniczam siebie w ogóle. Ja wiem, że jakieś ruchy sceniczne tam są, może się to ludziom nie podobać, bo może wolą, nie wiem, ludzie w Ostrołęce, kogoś kto wejdzie na scenę i będzie sobie tylko śpiewał spokojnie, stał do mikrofonu i wtedy to dla nich nie będzie gwiazdorzenie. No według mnie to nie było gwiazdorzenie, według mnie to po prostu było... Był sposób, w jaki ja lubię się zachowywać na scenie. Aha, czyli nie uważasz, że to było jakieś specjalnie pod publikę pokazanie, że o, jak ja śpiewam, o! Nie, właśnie nie, bo ja nie uważałem, że ja wtedy dobrze śpiewam, wiesz, ja... Tak myślałem, po prostu że jest flow. No, i płynąłeś ze wszystkim. A z zespołem jak było? Rzucali wam ludzie kłody pod nogi? Jako takiemu zespołowi, zwłaszcza może ci starsi, bardziej doświadczeni koledzy z branży. Nie, czy właśnie, byli przychylni? Właśnie nie, właśnie ci starsi ludzie byli przychylni, tak jak chłopaki z Empatika dużo nam pomogli, zagraliśmy parę koncertów razem. Gorzej było z tymi, wiesz, rówieśnikami, którzy... Ale wiesz jak to jest w życiu, jeżeli ktoś coś robi, a ktoś czegoś nie robi, to tak przeszkadza tym, co nie robią. I trzeba dokopać, no bo co innego. I zhejtować w komentarzach. Tak, zhejtować dokładnie. Ostatnio się dowiedziałem, co chodzi z tym. No to jakie były... Mówisz, że były te przeszkody. To jakie to były przeszkody? Co ludzie właśnie robili wam takiego, co wam utrudniało tą karierę? Woda, może się napić, wiem, że rockers to pije chyba co innego, kwas, ale to procentowe? Nie, no tylko woda. No to już możemy zdrówko za stare czasy wspominać. Woda.
jak zwierzę. Ale wybiłeś mnie tą wodą z rytmu w ogóle na maksa. Jakie te przeszkody dla zespołu były? Wiesz co, ja jak byłem jeszcze dzieciakiem i zaczynaliśmy sobie grać, tak? I tam pierwsze kroki stawiać na scenie. Strasznie młody musiałeś być, jak jeszcze dzieciakiem. 16-17 lat. Już Michał. To jeszcze dzieciak. Nie wiem, jak tam było w wózku, nie pamiętam. Wiesz, słabą mam strasznie pamięć. No. Ale z tym, co robili, to już jak ktoś jest młody, to strasznie odbiera negatywnie to, co ludzie mówią, a strasznie dużo było tych komentarzy. No i to była taka przeszkoda, wiesz, na początku dla mnie, a potem człowiek się przyzwyczaił do tego, że tak naprawdę co wydarzenie, to zawsze ktoś czegoś nie lubi i nie da rady dogodzić każdemu, tak więc... Mm-hmm. A słuchaj, jak wspominasz wszystkie koncerty z zespołem? Momenty już chodzi mi nie o twoje czasy z zespołem, ale o same koncerty, kiedy były już te wejścia na scenę, wchodziłeś. No nie ma co ukrywać, że głównie widzami waszych koncertów to były, no w 80% to dziewczyny w waszym wieku. 70%, 80%. Nie, ale to fajnie, no wiesz, w sumie... No i co, wychodzisz na scenę i widzisz te wszystkie laski. Aż tak dużo ich nie było, ale nie, no fajnie, sympatycznie wyglądały koncerty, wiesz, potem to się tak przecierało. Tak, sympatycznie wyglądały koncerty. Co, sympatycznie wyglądały rzeczy nie po koncertach. Nie jest wigilia, że spotkanie z Opłatkiem, sympatycznie było. Sympatycznie wychodziłeś wyglądały na scenę, tłum nastolatek, które prawie gotowe były rzucić stanikami, stringami, a to było sympatycznie. Wiesz co? Ty masz chyba lepszą sympatycznie pamięć niż ja odnośnie, na imieninach może być. Odnośnie tych koncertów. Ja nie grałem z wami. Nie, fajnie było, naprawdę, kurczę, wiesz, no ja się jarałem tym. Były staniki? Strasznie. Nie, nie. Nie było. Po koncertach. Dziewczyna jak pana imię? Co? Dziewczyna jak pana imię? Dziewczyna? Obecna. Obecna? Tak. Obecnie, wiesz, jestem singlem. A, singlem. No to która do soboty, jak będziesz miał do soboty dziewczynę i któraś będzie oglądała, to niech teraz przełączy na jakiś inny, zobaczy, co się tam dzieje w świecie. Miałeś taką świadomość na przykład na scenie, że wiesz, ty, po koncercie. Na backstage. A jak? Oczywiście, że tak. Nie, no, żartuję. Nie. I przesłuchanie. Przesłuchanie. Wiesz, ja zawsze miałem taki tekst, że szukamy dziewczyn do chórków. To był mój ulubiony tekst. Ale z kolei męska część to chyba cię nienawidziła. Bo ty masz świadomość... No bo... Ja nie wiem, ale z tego, co ludzie mówią, to mówią, że jesteś przystojny. A. Wiesz co? Ja też nie wiem. Powiem ci, nie mi to oceniać, ale... kurczę. No bo tak, komentarze od męskiej części bardzo takie nieprzyjemne. Czyli, że gej, że okropnie śpiewa. Wokalista powinien nauczyć się śpiewać, bo drzeć ryja to każdy umie. Wokalista gwiazdor od 7 boleści. Myśli, że pozjadał wszystkie rozumy. Wiesz co, ja... Czytałeś takie w ogóle komentarze? Czytałem i powiem ci szczerze... Część zmyśliłem sam w domu. Wiem, było, co domyśliłem się, wiesz, no w końcu jesteś męską częścią publiczności, tak, no. Tak więc... ale to wydaje mi się, że ci ludzie, którzy to pisali, musieli mnie bardzo dobrze znać. W takim razie, skoro tak pisali. Że gej? Że gej, no nie. Cwaniak. A kumpel z zespołu. Już, no nie? Ale na pocieszenie był komentarz, śliczny jest. Nie no, było też takich kilka noży na przykład bardzo ładne, ale tu ich nie brałem, żeby tu nie cytować, no bo nie, co bo to będzie, bo będę to cię rozpływał, tu rozpływał zaraz. Nie, w kanapa jest wygodna, więc wygodna. I tak jest dobrze. To, a prowokowałeś ze sceny dziewczyny? Jakoś wiesz, oczko, tutaj jakiś gest, no, jakiś wiesz, ruch. Jak już wchodzisz na scenę i jesteś w centrum... Widzisz, upatrzyłeś sobie jakąś, no bo patrzyłeś na dziewczyny, prawda? Bo już na scenie, no to się człowiek rozgląda, co tam, kto tam na tej widowni jest. Patrzyłeś, że... Ta ładna, to będę się patrzył na nią. A ty jak grałeś, to nie patrzyłeś ze sceny? To... Ja jak gram, jestem perkusistą, to mogę patrzeć tylko na dupy kolegów z przodu, więc ja to mam tyle do oglądania. Ale podoba ci się to, Tak, tyłki kolegów najbardziej. Tyłki kolegów. Ja nie mam co widzieć, tu bębny, tu talerze, ja jestem tak zastawiony i wiesz, ale no i zazdroszczę wokalistom właśnie, że ty możesz sobie, wiesz, wyjść na fronta, czy zazdroszczę. I co, patrzyłeś, tak upatrywałeś te dziewczyny? No normalne, wiesz, to jest jedna z tych najfajniejszych, wiesz, części tego wszystkiego, że jesteś w centrum zainteresowania tak naprawdę. A dziewczyny jakieś, nie wiem, gesty z widowni? Jeszcze nie. Ale może. Ale było sympatycznie. Ale było sympatycznie. Nie trzymałem kartek na nie. Michał, kocham cię.
Nie. Albo właśnie, numer telefonu. No właśnie nie. Albo na numery później staniku dawały. Numery. To może wiesz. A ty później dzwonisz, a tu bardziej skryte halo? Były. Bardziej skryte były te bardziej dziewczyny. Skryte. Tak. Mhm. No, nie chcę się tu otworzyć, to normalnie. Nie, bo jakby, to powiedz... może jakby była procentowa woda, to wtedy inaczej było. Nie wiem, ostatnio był Michał Łoniewski, to nie wiem, to coś musieli mu dolać, bo to... Otwierał się chłopak, nie wiesz? Tak. Słuchaj, no to czemu ten zespół się rozpadł? Bo on wskoczył, na początku trochę cicho, później było wielkie boom i powoli... O. I wszystko umarło. Czy dlatego, że nie wiem, każdy z was poczuł się jakąś teraz mega gwiazdą i... Bo wy tak chodziliście, jak ja jeszcze ciebie nie znałem, ani reszty, tak, żeście chodzili po mieście, tak... Tu skóra. No ja wiem, ja mam taki normalnie... też charakterystyczny styl chodzenia, wiem, wożę się trochę. No. Ale to po lekkiej mi zostało, wiesz, powiem ci szczerze, to nie po tym, nie po gwiazdorzeniu. A co do tego, co się stało z zespołem, to jest parę wersji, wiesz, pewnie każdy by to inaczej odebrał. Ilu was było w zespole? Pięciu. I każdy miał swoją, tak? Tak, no. Wiesz, to prawie jak w Piśmie Świętym. Ewangelist w pięciu, White Spirit. Nie, wiesz, powiem ci, mi się wydaje, że my mieliśmy bardzo fajny okres, najfajniejszy, ten, o którym mówisz, gdzie zaczęło coś się dziać i jakoś to zaczęło brzmieć i zaczęliśmy być troszeczkę mniej anonimowi, że tak się wyrażę. Jak grał u nas na perkusji Marcin Cieślak, wiesz, on był naprawdę dobrym perkusistą, bo mieliśmy w ogóle problemy straszne z perkusistami. No bo z perkusistami ogólnie jest problem. No, też tak słyszałem, wiesz. Mieliśmy z 6 czy z 7 perkusistów i tak naprawdę tylko z Marcinem Cieślakiem, no nie chcę, broń Boże, urazić innych perkusistów, ale z Marcinem Cieślakiem to naprawdę, tak wiesz, zabrzmiało i się działo i wtedy się najwięcej działo. Później jak Marcin Cieślak odszedł z zespołu, to znaczy, no rozstaliśmy się z Marcinem Cieślakiem, to wtedy, wiesz, już ciężko było znaleźć kogoś, kto by go zastąpił. I no i to tak pomału, wiesz, siadło. To siadło, bo wiesz, jak nie masz dobrego składu, który dobrze gra, to jest naprawdę ciężko coś zrobić. Myślę, że mi się wydaje, że to przez. I on odszedł i co? I zaczęło wam się wszystko? Dokładnie, wiesz, już jak nie znaleźliśmy perkusisty, który by go zastąpił, z którym by tak brzmiało to wszystko, jak brzmiało wcześniej. No bo wiadomo, jeżeli przeskakujesz z czegoś, co było lepsze, no coś, co jest trochę słabsze, to no, jest ciężko po prostu. Nie, wiesz, stąd się zaczęły rodzić kłótnie, wiesz, no bo co się dzieje, że wiesz, że to nie siedzi tak naprawdę ta muza. Znaczy, wiesz, no nie składam na winę na perkusisty, broń Boże, ale wiesz, coś się zaczęło dziać. No i tam trochę się pokłóciliśmy z chłopakami. I każdy wiesz, poszedł w swoją stronę. Dokładnie, ale szczerze nie wiem. Ale utrzymujecie ze sobą kontakt? Czy jakiś wszystko taki, ruszyło na takiej, stanęło na takim... pokłóceniu się i że teraz już się nie odzywamy, nie znamy. Znaczy wiesz, jak emocje są na samym początku kłótni bardzo mocne, no to wtedy wiadomo, że człowiek się do siebie nie odzywa. Myślę, że już teraz to przeszło tak naprawdę, teraz jak się spotkamy to i gadamy ze sobą normalnie, ale wiesz... Mhm. A kogo najtrudniej jest znaleźć do zespołu? Bo teraz ten zespół założyłeś ty, swój nowy, tak? Ja z kolegą gitarzystą. A pomysł był twój chyba? Wspólny pomysł. Tak sobie leżeliście rano, pod kołdrą. Nie, wiesz, zgadaliśmy się... Założymy zespół. Tak, tak. Świetnie! Wiesz, razem. Mhm, dokładnie. Ale ty też byłeś, nie pamiętasz? Tylko, że... Ja byłem jeszcze wtedy pod kołdrą. Tak, dokładnie. I już w końcu tak, że zostałem na lodzie. Kogo jest najtrudniej znaleźć? W sensie o członków zespołu, jeśli chodzi, wiesz, o instrumentalistów do zespołu. Bo widziałem taki fajny obrazek w internecie, że wiesz, wokalistów, tam jest cała masa takich gitarzystów i tak coraz mniej. I chcesz, żebym powiedział perkusistów dobrych? Nie, ale absolutnie. Nie, to jest, ja to ale wiem. Jest ja prawda. To wiem, ale nie wiedzą to państwo. Jest prawda, najciężej jest znaleźć perkusistów dobrych. Mój numer telefonu, jakby ktoś chciał do zespołu, będzie tutaj na dole wyświetlony. Ale mówiłem dobrych. Cięcie, mój numer telefonu będzie tutaj na dole. Nie, ale basistów też podobno jest ciężko znaleźć. No, w sumie coś w tym jest, ale my mieliśmy dobrego basu. Dlatego zaczynam się uczyć też na basie. Aha, ale to ciężko jest pogodzić, wiesz, rozumiem, bas, wokal, ale perkusja, bas, wiesz, tak. Musiałbyś jakąś innowację znaleźć w tym. Uczę się grać inną częścią ciała na tym basie. No, słuchaj, i już ten nowy zespół twój, The Alley, tak The to Alley. Się... The Alley, tak to się czyta. Po angielsku. No to po angielsku, wiesz, to jest The, no, to znaleźć to z... Aha, no tak. Ale ja to w takim razie ja nie wiedziałem. Ja powiedziałem lekko z brytyjska, to lekko z amerykańska. The Alley. Tak? Aha. Czyli... Aleja. Aleja. Aleja.
Czemu ta nazwa? A nie na przykład, nie wiem, pokłosie. Nikt by was nie wydał, by was zakazali. A, ale to by było dobre, bo to wiesz, to taka negatywna reklama i to, że zabraniają czegoś komuś, to działa wręcz odwrotnie. Czemu Diale? Wiesz co, kiedyś jechałem sobie w pracy samochodem i tak pomyślałem, że może Diale. Zadzwoniłem, aleja się nie kończy i mówię, kurde, może Diale. Aleja. Nie, i zadzwoniłem do Młynka, czy mu pasuje ta nazwa, powiedział, że mu pasuje, zresztą wszystko mu pasuje. A powiedz, że bardzo szybko ze wszystkim ruszyliście, bo ze mną rozmawiałeś o tym, czy nie chcę uczestniczyć w tym twoim projekcie. No nie wiem, to był czerwiec, a raptem jakoś na przełomie września, października już słyszałem nagranie ze studia waszego nowego zespołu, czyli jakoś można, no bo znamy ludzi, którzy są zespołem powiedzmy rok, półtora i ciężko im się zebrać, żeby cokolwiek zrobić. A wy raptem 2-3 miesiące i tak, zespół skompletowany, studio załatwione, wszystko nagrane, sesja zrobiona, strona prawie już na finiszu. No, tak by było. A to jest jedna przyczyna tego wszystkiego, bo ja i Młynek, gitarzysta, jesteśmy strasznie zapaleni. Ale to nieoficjalnie. Mówiłem przecież, że jestem singlem. Jesteście zapalnicami. Nie, macie razem to, że jak już się zapalicie, napalicie, to tak, już nie ma... Nie ma pójdą konie po betonie, nie, to... Nie można powstrzymać. Nie, naprawdę, wiesz, jesteśmy naprawdę nastawieni na tą muzę. Dobrze się dogadujemy muzycznie i myślę, że stąd to wszystko się bierze, wiesz. No, kurczę, no, trochę już w tym siedzę tak naprawdę i początki były. Teraz też się tak naprawdę na początku tego wszystkiego. To nie jest tak, że gdzieś już tam daleko, no nie? Ale... Wiesz, no szkoda czasu tak naprawdę, no już na wiesz, 22 lata tak naprawdę, wiesz, to jest ten czas... Stara dupa z ciebie. Stara dupa, no. Nie? Nie, ale to jest ten czas, bliżej w którym... niż dalej. To jest ten czas, w którym trzeba się, jeżeli chce się coś zrobić, a to jest moje największe marzenie. Szykuj już benefis. Tak jest. Podsumowanie pracy artystycznej. Podsumowanie, nie, myślę, że na razie to jeszcze by tam nie było zbyt dużo. Jakie plany z zespołem w ogóle masz teraz z tym... A widzisz. Zaleją. A widzisz, plany są bardzo ambitne. Jak zresztą z każdym zespołem moje plany były bardzo ambitne, wiesz, a za rok? Wybić się na... Michał i zespół. Dzięki. Znaczy nie, to byś chciał, żebym ten, żeby perkusistę tylko znalazł. Nie, ja nie mam czasu, ja teraz wiesz. Nie, wiesz, plany są ambitne, no, na razie nagraliśmy, tak jak powiedziałeś, piosenki w studiu, robimy materiał promocyjny, żeby jak już wejść na scenę, to wejść tak naprawdę fajnie i z czymś do pokazania. Nie wiem, czy to robimy po kolei tak naprawdę, ale po prostu tak sobie chcieliśmy, wymyśliliśmy i tak robimy. Nie po kolei. Najpierw zrobiliście płytę z obrazkiem, a później tak, nagrywacie tak, a potem piosenki. Nagrywamy piosenki. A później zakładacie zespół. Nie, ale wiesz, jeżeli chodzi o te nasze ambicje, to zrobiliśmy taką muzykę. Właśnie, jaki to jest gatunek? Bo tam był rock. Hard rock. Hard rock. Metal. No. Prawie. No, a widzisz jaki przeskok? Kurczę, powiem ci, a tu? Za dużo The Freya się nasłuchałem. A tutaj co gracie? Pop rock. Czyli? Z elementami rock'n'rolla. Nie, gramy taką muzę, wiesz... Wymień, nie wiem, 100 najpopularniejszych wokalistów, wykonawców pop rock. Ale z tego klimatu? Z tego klimatu tak, mogę ci wymienić dwóch i oni będą wszystko reprezentowali, to co... Dawaj, jedno nawet. The Frey i The Script. Zespół z Ameryki i z Dublina, z Irlandii. Tak. To są... Jeden ten pierwszy, a drugi ten drugi. No. Tak. Ja wiem o kogo chodzi. Wiesz o kogo chodzi? Tak, oczywiście, pewnie, no, deskrypcji. Masz wszystkie płyty na chacie. Wiedziałem. No. Wiedziałem i słuchasz. A mówiłem ci, żebyś się przygotował. A powiedz mi już takie tytułem końca pytanie. Uważasz, że umiesz śpiewać? Że jesteś dobrym wokalistą? O Boże. Co do tego, uważam, że... Ciężkie pytanie, wiesz, powiem ci, zadałeś mi to teraz, czy się przechwalać, czy się nie przechwalać? Przechwalać, to tu się przechwalamy. Nie, uważam, że jakiś ten wokal jest charakterystyczny chyba, się piło trochę i paliło. Tak więc, nie wiem, czy umiem śpiewać, to... Znaczy, w takiej muzie chyba to nie chodzi o umienie śpiewać. A miałeś do czynienia z kimś, z jakimś zawodowcem, kto się zna na tym i ktoś ci powiedział na przykład, że umiesz albo nie umiesz, albo poćwicz, albo w ogóle zmień branżę? Nie słyszałem żadnych takich opinii, wiesz, jeżeli chodzi o negatywne. No tak, jak nikt się do ciebie nie zgłosił, to znaczy, że umiesz. Tak, jak nikt się do mnie nie zgłosił, profesjonalny sam, to znaczy, że umiem. To znaczy, że umiesz. I świetnie, i tym takim optymistycznym akcentem teraz powiedz wszystkim, że umiesz śpiewać.
Wydaje mi się, że umiem śpiewać. Uniwersytet Długa, ja Michał Kamnowski mówię, że umiem śpiewać. Na przekór wszystkim tym, co mówią, że nie umie. A, ale nie, bo widziałeś, że drzeć to się każdy potrafi, ja uważam odwrotnie. Że nie każdy. Że śpiewać każdy może umieć, a drzeć już tak nie bardzo. Aha. Wiesz, jakąś próbkę może zrobimy, tak? Wokalną, no właśnie. No co ty, nie, jestem chory, naprawdę, Kuba. To ej, ale poważnie, poważnie. To już wiemy, że tak naprawdę Michał na płycie nie śpiewa, nie tylko ma ludzi, którzy nagrywają wokal, a Michał tylko... Nic? Kuba, poważnie. To tak... No, poważnie, Kuba, bo jestem chory i to by strasznie źle wyszło. Mówię ci poważnie, to jest trzeba... No to dobrze, to w takim razie, jeżeli ktoś chce cię posłuchać, to na stronie, czy już ruszyła, czy jeszcze nie ruszyła strona zespołu? Jeszcze nie ruszyła. Na jeszcze nie tylko ruszyła. Tylko Facebook, fanpage na Facebook. Tylko Facebook, ale już wasze kawałki są w sieci, na YouTubie można oglądać. Są dwa The Alley. The Alley, czy The Alley, jak kto woli. Życzę ci samych sukcesów, powodzenia, spełnienia we wszystkim, co sobie zaplanujesz i jak najdłuższej kariery z tym zespołem. No ja mam nadzieję, że tak będzie właśnie, jak mówisz. I tak będzie. Możesz łyknąć wody, żebyśmy na, później na nie wylewali, bo wiesz, się nie przelewa. Tak, na koniec zdrówko. Powodzenia, moim gościem był Michał Kamianowski i do zobaczenia za tydzień w kolejnym programie Talk Show. Oglądajcie nas na portalu nowaostrołęka.pl. Dzięki bardzo. Woda. Here I am, bent and broken, and there's my heart laying on the floor. Who am I supposed to be? This is how